5:41. Idziemy do Adriana i zaczynamy robić wagę. My nie prosimy do Bartosa. Bartos przyszedł do nas. Idziemy, k***a, dobra, co myślicie, że robienie wagi was poradną minie? Ty wygląda jakby robił wagę. Czekajcie, bo już mi się... Kto wygląda najbardziej zmęczonego? Mi się ja? Czy on? Ja jestem już tak dojechany. Uwierzcie mi, najbardziej na zmęczone wygląda Paweł, bo ma 1,5 kg do zbicia. Się chodzi tyle, co ja na saunę. I nie jest się zboczeńcem, bo ja nic nie widzę bez okularów, więc i tak. Nawet jak są jakieś fajne kobitki. I faceci? To nic nie widzę, więc... I zatrzymałem, że ja opowiem o 1,5 kg do zbicia. Może nie przejść nocy. To nie jest łatwe. Ale nie robimy rzeczy dlatego, że są łatwe. Pierwszy raz zmiana jakaś. W tym nudnym, jak... Nie wiem, co w życiu. Jeżeli Adrian dzisiaj jeszcze na ładowanie zmieni smak granoli, to Patka może czuć się w niebezpieczeństwie. Bo ty, pierwszy raz odkąd go znam i odkąd robię z nim wagę, zmienił coś w całym procesie. Zamiast wanny mamy saunę, zmienił smak granoli. Żeby nie chciał zmienić trenera i kamerzysty. Mam nadzieję, że zejdzie od razu 3 kilo. A na jakim kanale umilasz sobie czas? Robiąc wagę, Bartosz? Na konkurencyjnym, bo bawi mnie ten amatorski montaż. Zabawiam się przy nim, waga mi lepiej zejdzie. Ci nie podnoś, ja tam przyjdę. Ale squirtnął. To się nazywa, moi kochani, squirt, jakbyś się wiedział. Ale mocno ty. Oh yeah, baby. To byłem czysto, zgodnie z moją matematyką, którą miałem na Politechnice Łódzkiej, jak kończyłem chemię. Szybki update po danej sytuacji z wagą. Bartosz 4 kg, na początku Paweł 1,5 kg, 400 dokładnie. Bartosz już od 5:45 zaczął, już jest w trakcie robienia drugiej wanny. Paweł dopiero zaczyna pierwszą, no ale ma dużo mniej. Ale oboje dobrze znoszą, więc... będzie ok. Generator pary z innowacyjną technologią Power Steam. Dobry, witam wszystkich. Wstąpię z łaźni. Kolorowy jest. Nie przemieszaj dubą. Siemaneczko, mordeczki. Mimo jakichś problemów i tak zrobię pierwszy by wagę niż Bartos. Yeah. Bardzo mi już zostało mu 200. Jemu? No. A mi 100. A ty już wagę robisz na Babilon? Nie, robię po prostu próbne. Jestem profesjonalistą i robię próbne miesiąc przed walką. Jak Nick Diaz tak kiedyś zrobił. Ale jak Bronder zobaczy te ciosy Michałka do Saladina, to przerwie walkę, powie Saladin, brosie! I przerwie walkę, powie, bo nie wiem, może ten cios trafi. Ale jak idzie, Adrian idzie za Salachę, a Bronder... Fight back, Saladin, rób coś! I przerwie walkę bez ciosu, bo zobaczysz, jak będą śmigały się, jak powiedzieć. I będzie tak, zobaczy jeden, który Saladin bo minął i będzie... Nie możemy ryzykować dzisiaj człowieka. Tylko pas. Możesz nie mieć majtek, możesz nie mieć skarpetek, ale zawsze masz pas, nie? No, choć dzisiaj to się zmieni. Czemu go chcesz oddać? Bo tylko jest rzecz, a możesz uratować życie ludzkie. I to szanuję. To jest coś pięknego. I to szanuję. Bartosz, oddasz swój pas? Jestem już stary, więc inaczej już patrzę na życie, bo jestem bliski śmierci. Co jesteś? Bo jestem bliski śmierci. A on jeszcze ma parę lat, przez co może kiedyś odda. Ile bziku drugą wanną zeszło? 1,3 kg. Kilo 300. 100 kg, 200. Myślisz, że 70 kiedyś zrobisz? No ja myślę, że tak. Jak mu nogę obetniemy, to zrobi się. Panie dietetyku, jest to niemożliwe, nie? Nie, to trzeba było przy kolanie chociaż uciąć tą nogę i 70 będzie zrobione. Szybciej od Adriana. I chyba lepszy brzuch masz.
To nie jest akurat problem. A ty pokaż, ile jesteś od walki? Pokaż brzuch, ile masz lat? 100? 150? Trener by pokazał, ale nie będzie swetra wyciągał, bo... Ma najlepsze włosy, trener. Ej, włosy? Nie mam. 52 lata. Jakieś kłacze. Bo ja czuję, że będę mógł jeszcze w kuchni pół litra wypić. Ty głos ci się zrobił, nie trochę taki, jak miałeś na tym wywiadzie, jak do UFC poszedłeś, taki chłopięcy. Poczułem naprawdę mega moc i będzie dobrze. Każde odwadnianie organizmu odmładza, odmładza organizm. Okay. Także polecam, to już jest moje 28 odmładzanie. Zobacz, jaki jestem piękny. 83.9. Kurwa, 76.77. 77.0. Nowy trend idzie z USA. Keto połączone z high carb. I oczywiście witaminy. Jakbyście tyle sawny czwartej raz rzucę. To jest system, który się nazywa High Carb Keto Desert Diet. Jak to jest zrobić wagę? Jakie to jest uczucie? Tak chce siedzieć i po takiej męczarni sobie popijać muszyniankę pod kołderką. Pierwsze 2 godziny chłopo. Bo mnie boli brzuch i głowa. Ale za 2 godziny będzie lepszy. Coś zjemy wieczorem? Paweł, co będzie jedzone wieczorem? Idziemy pewnie na pizzę. Włoską? Tak, dwie nice. Pizze włoskie zjem sobie. Nice. Trenerowi kupię trzecią. O, stawiasz? Tylko margaritę. Gigans, powiedz mi ile na tym łazienkowym... O kurde, to wygląda dobrze. Tylko powiedz moim widzom ile ważysz. Mamy godzinę czasu polskiego. 14. Czyli ile minęło od ważenia? 4 godziny. 4 godziny. Ile ważysz? 85-200. Ale to nie koniec, bo dopiero zjadłem 2 posiłki. 2 kg na godzinę. Dopiero teraz zaczyna się zabawa, bo przestał boleć mi brzuch. Bo... O kurde, ja za dużo zjadłem. Chyba będę za dużo ważył. No, mam już 104. Chyba będę tak walczył z Michałem. Nie będę chodził na nogę. Spróbuj podbródka. Może podbródkę dasz radę podbródek uderzyć? Chyba nie, bo czuję się w ciąży, że jest uroda. O nie. O, ale warto było. Uch, od razu mi lepiej. A gdzie twój drugi, trzeci pas? Jutro będziesz, nie? Jutro będę tak odwieszony. Jutro będę tak odwieszony. Jak medalikami do komunii. Będzie Henryce Hudo 2. Jaki jest udźwig tej windy? Ja wejdę też, czy nie? Znasz odpowiedź, no. Kuba, znowu jest konflikt interesów. Jest tylko jeden prawilny kamerzysta. Ej, czy jestem najmocniejszy wśród kamerzystów, czy nie? No, może tak być. Bardzo słabą konkurencję. To trenera słowa. To trenera słowa. Tak, hej. Hej. To ja, Paweł. A to ja, trener. To ja, hej, ja. Co wy tu robicie? Przyjechaliśmy cię pooglądać. To oglądajcie. Można jakąś kasę wygrać? Można, właśnie duże pieniążki. Kurs 10. Nawet fajnie jest 10 jak po prostu na mnie, na moją wygraną. A można wejść jakiś zakład bez ryzyka? A nie wiem właśnie. A właśnie chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Często wspominam i stawiam na Instagramie właśnie, że chodzę do Lasku Bielańskiego.
bardzo nie lubi przeciągania tego face to face, tego spoglądania w oczy. Ale dzisiaj dosyć spokojna, muszę przyznać, reakcja. Nie lubię, zawsze mówię, żeby nie przeciągać ze mną wzroku. On dotyka rzeczy niezwykłych, podejmuje ryzyko, czy twoim zdaniem... Gdzie idziemy? Nie wiem, ja trzymam dietę, więc mnie to nie obchodzi. Słyszałem, że idziemy jeść na jakiegoś burgera, ale mam nadzieję, że mają tą kolę zero, bo jestem profesjonalistą. Dawid. To ja jestem, Dawid. Ta ulica jest za mała na dwóch kamerzystów. Trzeba coś z tym zrobić. Kamerzysta, ta ulica pokątna jest za mała na dwóch kamerzystów. Możemy zrobić pojedynek kamerzystów. A jak gdybym mógł, to bym użył na niego czarnej magii, jak się nazywa... Avada Kedavra. Avada Kedavra! Kurwa! No ale ja chcę się go pozbyć. Jest jeszcze, czekaj, Krucjatus, Avada Kedavra. Bo są trzy takie zaklęcia... Zakazane. Proszę. Chyba Bałtos nie zawalił cię we Francji. Francja musi przyjechać do Polski w takim razie. Francuzi muszą walczyć w Polsce, bo Francuzi też nie mogą walczyć we Francji. Mam nadzieję, że ta knajpka będzie zaraz otwarta, bo ta klinga zatańczy tango. Nie dostajesz tego mikrofonu. Pójdziemy na optem? Dobra, bo się tu. A tu bym się mał pizzę, żeby mi tu przynieść na pływanie. Tutaj za moje burgera przyniosą mi tutaj, a tu zamówię pizzę i przyniosą mi tutaj. Chyba Bartosz jest głodny. Ja robisz miałam tylko na tym zwykłym, ale myślę, że możemy ją rozgrywać ze zrobić. Lubię myśleć, jak się raczysz. Nie, myślę, że to podsumowanie razem też. A jak to